body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. She messed with the temperature. Cześć i czołem, witam was moi kochani w kolejnym vlogu na moim jakże skromnym kanale. Córka obok się bawi, a ja nagrywam, bo jak wiecie, staram się wykorzystywać każdą wolną chwilę, żeby móc spędzić z wami czas. Moje drogie Asiorki, przed nami wielkopomna chwila. Moje kochane łobuziaczki. Przed nami wielkopomna chwila, ja się z tym noszę od dłuższego czasu. Mianowicie troszkę czytałem i z tego co się orientuję, biorąc pod uwagę to, że mój kanał zrobił się już nie tylko gamingowy, biorąc pod uwagę to, że staram się nagrywać vlogi, bo mi to naprawdę sprawia dużą przyjemność, dla pozycjonowania tych vlogów i dla tysiąca innych rzeczy, które są z tym związane, może poza kasą, bo teraz nie włączę monetyzacji, najważne. Ale generalnie dla vlogów, dlatego co mi sprawia dużą przyjemność, bardzo byłoby wskazane, gdybym miał osobny kanał. Bo to wpłynie na pozycjonowanie. Teraz jestem kanałem gamingowym i nawet jak nagrywam jakiegoś vloga, to on się osobom potem, które, nie wiem, szukają vlogów o książkach, szukają vlogów o podróżach, czy w ogóle, nie wiem, dziwnych innych rzeczy, bo na przykład o biegu niepodległości, tak? Wtedy ten vlog mi się nie pokazuje, bo mój kanał jest jaki jest, ale jest tak naprawdę spozycjonowany głównie na gaming, jako taki ogólnie pojęty, o, tak nacinę sobie. Więc będę chciał zrobić nowy kanał, który będzie startował od zera. Nie da się! Nowy kanał, który nie będzie się pozycjonował, który nie będzie zarabiał, bo w tej chwili chyba od 10 tysięcy jest możliwość zarabiania na YouTubach, coś takiego, subskrypcji, więc nie robię tego dla pieniędzy, wiadomo, to jest jakaś tam pasja, ale żeby to... Tata jestem. Mogło... Nie, ale one mówią do siebie, bo tak zapomniało kim to i jedna mówi do drugiej mam. I jedna mówi do jednej córeczko. O, właśnie miałam ci to pokazać. Popatrz, popatrz. Popatrz, popatrz, tato, popatrz. Moment. La, 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 la. Pokażemy widzom? Tak. Nie czekaj. No piękny jest stąd, tak? Tak, a teraz zamknij. Zamknij i otwórz. A teraz coś fajniejszego. Momencie, coś tu musi potkać, tak? I coś takiego. Wow! Uwaga, uwaga, coś najlepszego. To też jest stąd, ale taki stojący, Kania, to świetne jest, co ty zrobiłaś. Tak, to było na panie robótce. Na pana robótce to było? Tak. Świetny taki stąd, bardzo ładny. To pokaż, jak ładnie wygląda. Kania ma teraz taki, nie wiem, jak to się nazywa, kobiety wiedzą. Nie, to było w dawnych czasach tak, dla... poczekaj, pokażę, dobrze? Dla tych. Panie dwor nosił coś takiego. Tak, a później... nie, najpierw królewny, później panie dworu. Dobrze, wracając do tematu pierwotnego, to jest nakrycie głowy, które kupiliśmy Hani podczas pikniku rycerskiego, bo u mnie na targówku, na Brudnie, w Parku Brudnowskim raz do roku jest zawsze piknik rycerski. Tak, są jeszcze takie inne pikniki, na przykład kiedyś był piknik śpiewarski. Tak, śpiewarski, czyli ludzie śpiewali, tak, był konkurs talentów. Tak. Ale też jest piknik rycerski, gdzie są między innymi pokazy walki, są tak dalej, też rycerzy. Są też takie pikniki vlogowe. Dobrze, Haniulku, to idź tam sobie próbował, albo przyjdź ze mną, jak chcesz. Przyjdziesz ze mną, czy idziesz? Nie wiem, może z tobą chwilkę posiedzę. No to wracając do tematu. Żeby spróbować te vlogi moje kochane spozycjonować jakoś lepiej, żeby więcej osób mogło je obejrzeć, oczywiście z niższym zyskiem, bo to nie będzie zarabiało, a to inny temat, no to trzeba by kanały podzielić i zrobić drugi kanał, który będą vlogi, więc naprawdę jakieś Q&A stąd, Haniu, ale nie przeszkadzaj mi, dobrze? Jakieś Q&A, jakieś vlogi o bieganiu, o książkach, tak? To wszystko będę chciał wrzucić na ten drugi kanał.
Może tych archiwalnych już nie będę przenosił, ale będę robił to na innym kanale. Będę robił to na kanale, słuchajcie, tym drugim, a tutaj będę wrzucał tylko zapowiedzi, więc ci, którzy chcą oglądać moje vlogi, będą mogli zasubskrybować ten drugi kanał i będą też mieć tutaj informacje na markowym YT, że taki vlog się zaraz czy tam kiedyś pojawi. Wiecie, dlaczego to się dzieje? Myślę, że jest to dosyć fajna sprawa. Myślę, że nad jakimś tłem, nad miniaturką, nie wiem jak to zrobić, będę kombinował. Może mi coś z tym pomożecie, ale też jeżeli chodzi o pomoc. Bo jeszcze jest taka sprawa, że nie wiem jak nabrać, jak nazwać, co ja gadam, Hania? Nie wiem jak nazwać ten drugi kanał. Mam kilka pomysłów, ale myślę, że was jest więcej. Ja jestem sam, może jakieś... Ja ci mam na pomoc. Jest dzięki temu możliwość, że ktoś z was na jakiś fajny pomysł wpadnie, tak? Żeby ludzie mogli pisać ten. Będą wpisywali, będą komentarze pod tym. To zachęcam was do napisania, jakie macie pomysły. Ja też bardzo dziękuję, ale żeby to nie było tak za darmo, to jak wiecie, od niedawna w sumie są na tym kanale dwie nowe osoby, siostry, Klaudia i Ola. One są z Poznania. I tak się zdarzyło, że Ola wczoraj napisała mi taką wiadomość, a potem spełniła to, co jest w tej wiadomości, czyli wysłała mi dwa klucze do giveawaya, żeby wam je dać. To są, z tego co patrzyłem, to są klucze na Steam. Także jeżeli ktoś z was chciałby klucz do gry X-Blades, gra wygląda, słuchajcie, mniej więcej tak, więc jest, bym powiedział, ładna ta gra. Tak się bardzo ładna. Taką panią w kusym ubraniu się nosi. Druga gra to jest jakaś Planet Under Attack, to jest jakaś strategia. Nie czytałem generalnie dokładnie o co w nich chodzi, ale no, macie pomysł, macie możliwość za darmo zdobyć jedną z tych dwóch gier. Możecie oczywiście w komentarzu napisać, którą byście chcieli. Oczywiście szybkość zgłoszeń się liczy. Więc możecie oczywiście przekonać, napisać, którą byście jakby chcieli, natomiast ktoś inny może już ją kupić. Ja oczywiście będę starał się te gierki to jakoś wam oddać, tak wyślę wam wiadomość przez YouTube'a czy coś, bo wiecie, Ola to wysłała, też nie daję sobie głowy usiąść, że te klucze są aktywne, może to jakaś ściema jest, dlatego mówię, zwalam na Olę. Jakby coś było nie tak, to wszystkie reklamacje do Oli musicie wyrzucić, ale to oczywiście mówię pół żartem, pół serio. Także macie do wyboru dwie gry, X-Blades i Planet Under Attack. W komentarzu napiszcie mi właśnie co? Nazwę kanału vlogowego. Ja mam swoje pomysły, ale... Tata mój brzuch. Jakbyście mieli jakiś pomysł, jak Markowy może nazwać swój nowy kanał o vlogach, to bardzo was proszę, żebyście w komentarzu pod spodem napisali jakąś propozycję. Ja wybiorę, może nawet z tym małym skrzatem, co mi popuguje. Z Hanią wybierzemy jakieś fajne komentarze. O, z księżniczką. Z księżniczką Hanną, a potem wybiorę i pewnie stworzę od razu ten kanał, żeby był. Ciekawe, czy coś z tego wyjdzie. Także będzie, słuchajcie, nowy kanał do subowania. I będą vlogi już się pojawiały tam, a na markowym YouTubie będą się pojawiały zapowiedzi vlogów, tak? Tak. Czy jeszcze chcesz mi popugować, czy już wszystko? Także nie wiesz, kochani. Giveaway, dwa klucze na stream do tych dwóch gier za to, że w komentarzu napiszecie propozycję dla nowego kanału, na którym będę umieszczał vlogi. A tatusiów proszę zachęcić, żeby pisali. I córeczki, i mamusie też. Standardowo, kochani, przypominam, że tu jest cel na donaty dla Dominiki, na się pomaga, także proszę dawać
Dominice donate, ewentualnie możecie też nam dawać donate, tak? Nam, Hani i mi. I my wtedy, jak wypłacimy te 200, to się uzbiega, to robimy wypłatę środków, stipend donation i przekazujemy na cele charytatywne Dominice, bo co trzeba robić? Pomagać, a tak w ogóle, tato? Tak? Gadam ciągle? Tak. Dobrze, to koniec tego gadania. Kochani, dziękuję wam pięknie. Kochani, piąteczkę przebij. Ja też wam bardzo dziękuję. I do zobaczenia w następnym live. Cześć.